Jeżeli materiał Ci się spodobał, zostaw lajka i subskrypcję. A jeżeli chcesz być informowany o moich nowych filmach, zostaw dzwoneczek. W dzisiejszym materiale przybliżę Wam antyczne nurty filozoficzne. Po dzisiejszym filmie będziecie w stanie podać najważniejsze informacje na temat największych filozofów epoki oraz poglądów przez nich głoszonych. Zacznijmy od samego słowa filozofia. Pochodzi ono od starych greckich słów phileo i sophia, co razem daje miłość plus mądrość. Na polski tłumaczymy to jako umiłowanie mądrości. Filozofia pojawiła się w momencie, kiedy to ludzie do opisu podstawowych zjawisk nie wystarczyły jedynie informacje czy zawarta w mitach wiedza. Ludzie zaczęli zadawać pytania, a jednym z tych najbardziej podstawowych było to, z czego i jak powstał świat. Nazywano to poszukiwanie arche, czyli z greki początku. Pierwsza znana nam odpowiedź na to pytanie pochodzi od pewnie znanego wam z matematyki Thalesa z Miletu. Thales uważał bowiem, że skoro dostęp do wody jest konieczny do jakiegokolwiek istnienia życia i że sama woda może przekształcać się w gaz czy ciało stałe, to nie ma wątpliwości, że jest ona kręgosłupem wszelkiego życia, bez którego nie da się go zainicjować ani podtrzymać. Jego uczeń Anaksymander z Miletu postanowił rozwinąć jego teorię, uważając, że tym czymś, co jest podstawą bytu, nie może być którykolwiek żywiołów, lecz coś niepojętego. Jakaś nieokreślona materia, z której wyłoniły się wszelkie przeciwieństwa, takie jak ciepło czy zimno. Kolejną koncepcję powstania świata wysnuł Herakles z Efezu, który uznał, że owe arche to ogień, którego różnymi postaciami są pozostałe trzy żywioły. Uważał również bowiem, że sam świat jest natomiast w ciągłym ruchu i słynne słowa nie da się wejść dwa razy do tej samej rzeki, idealnie odzwierciedlają jego filozofię. Między innymi ta trójka jest nazywana jońską filozofią przyrody. Określenie to dotyczy pokoleń myślicieli działających w miastach Jonii. Filozofia przyrody jest, jak już wiecie, opierała się na naukowych próbach zrozumienia świata i zasad, którymi działa. Następnym hasłem, o jakim warto wiedzieć, jest Związek Pitagorejski, założony przez kolejnego ziomka babki od Majmy, Pitagorasa. Związek zrzeszał zarówno mężczyzn, jak i kobiety. Pitagorejczycy wyróżniali się swoim rygorem oraz ascetycznym stylem życia. Sama próba dołączenia do związku trwała 5 lat. Same stowarzyszenie dążyło do doskonałości duchowej, stosując medytację czy inne rozmaite praktyki. Wierzyli oni w wędrówkę dusz, czyli metapsychozę. Poszukiwali oni głównie matematycznej oraz muzycznej harmonii w świecie. Teraz przytoczę wam postacie najważniejszych filozofów oraz wygłaszanych przez nich wartości oraz przekonań. Zacznijmy od Sokratesa. Sokrates urodził się w roku 469 i zmarł w roku 399 przed naszą erą. Nie był on zwolennikiem demokracji. Uważał, że wszystkim nie jest dana mądrość, że jest to cnota, którą posiada niewielu. Takim najistotniejszym elementem jego poglądów było twierdzenie o charakterze moralnym. Sokratesa uważa się za twórcę etyki. Prezentował on pojęcie intelektualizmu etycznego, zgodnie z którym istnieje ścisły związek pomiędzy dobrem i rozumem. Jak twierdził Sokrates, zło wynika jedynie i wyłącznie z niewiedzy, zaś poznanie dobra rodzi w człowieku chęć czynienia dobra. Sokrates był dziwnym człowiekiem, wędrował ulicami miast, wydawał się w dyskusje z ludźmi, którym próbował błyskawicznie udowadniać głupotę. Takim zachowaniem błyskawicznie znalazł sobie wrogów. Głównie wśród sofistów. Sofiści, o których powiem sobie później, zrozumiecie dlaczego. Takie nawiązanie zaraz dam, jakie zaraz zobaczycie. Również Sokrates zdobył wielu uczniów, jak i wielbicieli. Sokrates był takim Korwinem naszych czasów. Oczywiście nie mam na myśli zniżać Sokratesa do poziomu Korwina, ale to jest takie leciutkie porównanie, ponieważ wśród jego wielbicieli było wiele młodych osób. To właśnie z powodu deprawacji młodzieży Sokrates został skazany na śmierć. Nie przyjął szansy ucieczki i z godnością wypił truciznę. Na temat tego wydarzenia można czytać w Obronie Sokratesa napisanej przez Platona. Sam Sokrates nic nie napisał w swoim życiu, a dodatkową ciekawostką jest to, że nie grzeszył on czystością. Często chodził brudny i nie przykładał uwagi do swojego stroju. Teraz pomówimy sobie o kolejnym filozofie, który był zarazem uczniem Sokratesa. W wieku 18 lat był przy jego śmierci. I to właśnie on napisał Obronę Sokratesa. Mowa tu o Platonie. Platon również jak Sokrates nie był demokratą, wręcz przeciwnie, brzydził się demokracją. Uważał, że to najgorszy z możliwych systemów. Z takiego powodu, że może doprowadzić do rządów miernot i do anarchii. Stworzył on swój własny system, która była wizja państwa kontrolowanego. Do tego poziomu, że powinno kontrolować nawet małżeństwo czy posiadanie dzieci. Również stworzył wizję idealnego systemu społecznego, w którym każdy miał swoją ściśle określoną rolę. Ten system miał bazować na trzech głównych grupach społecznych.
Pierwszą grupą byli zarządcy państwa, mędrcy oraz filozofowie. Drugą grupą byli obrońcy, czyli żołnierze, a trzecią rzemieślnicy. Platon miał bardzo duży wstręt do artystów. Uważał, że nie wnoszą oni nic do społeczeństwa, jedynie naśladują przyrodę i zjawiska naturalne, czy ludzkie oraz społeczne. Platon miał również bardzo ciekawą wizję świata. Według niego są dwa poziomy rzeczywistości. Każda rzecz jest realna i według Platona jest również odbiciem swego odpowiednika w abstrakcyjnym świecie idealnym. I ten świat, w którym my żyjemy, jest jedynie marnym odbiciem tego świata idealnego. I tu, by udowodnić swoje poglądy, Platon zaprojektował jaskinię platońską, którą z pewnością znacie, przynajmniej znacie ten obrazek na pewno, tak mi się przynajmniej wydaje, ponieważ często on jest pokazywany w mediach oraz w internecie. Jak widzimy na obrazku, w jaskini siedzą ludzie związani łańcuchami. Nie mogą oni się obrócić, ponieważ jak widzimy, to jest ściana. Dalej mamy pokazany płomień oraz przedmioty, których my, ludzie żyjący w naszym świecie, widzimy jedynie cienie. Są to cienie idei, które dostrzegamy, których dostrzegamy właśnie i tylko jedynie cienie, ponieważ są to zjawiska względne. A prawdziwe idee to nie są zjawiska względne, tylko bezwzględne i są prawdziwe. I dopiero kiedy to dostrzeżemy, uda nam się wyjść z jaskini. Platon był również twórcą pierwszej szkoły filozoficznej, tak zwanej Akademii. Kolejnym filozofem, o którym sobie powiemy, jest Arystoteles. Arystoteles żył od roku 385 do roku 322 przed naszą erą. Jest on ojcem arystotelizmu. Był on właśnie przeciwstawny do systemu, jaki stworzył Platon. Arystoteles uznawał rzeczy doświadczone przy pomocy zmysłów za jedynie oczywiste. A samo państwo nie powinno się składać z jednolitych obywateli, a z indywidualności. Starał się on uporządkować istniejące pojęcia i porozdzielać je na różnego typu gałęzie nauki. Był on wszechstronnym myślicielem, zajmował się ekonomią, biologią, fizyką, a nawet był poetą. Dodatkowo Arystoteles głosił ideę państwa środka, czyli grupę interesów klasy średniej, tej, która miała być największą przepaścią pomiędzy klasą najbogatszą i najbiedniejszą. Oraz był on twórcą sformułowań takich terminów jak pojęcie, definicja, sąd czy sylogizm. Ostatnim słynnym filozofem antyku, jakim chciałbym wam powiedzieć, jest Demokryt. Jego filozofia była filozofią przyrody i była ściśle powiązana z materializmem. Wysunął on tezę o atomizmie. Tak, o atomach. Zbudował on podstawę fizyki i doszedł do wniosków, które zostały potwierdzone dopiero w epoce fizyki kwantowej. To właśnie Demokryt jako pierwszy wyjaśnił światu zasadę logicznego ciągu przyczyn i skutków. Teraz wrócimy sobie leciutko do Sokratesa, ponieważ powiemy sobie o tych, którzy skazali go na śmierć, czyli o sofistach. Sofiści byli to wędrowni nauczyciele greccy, którzy przygotowali swoich uczniów do życia publicznego poprzez nauczanie ich retoryki, polityki oraz filozofii. Dodatkowo sofiści uważali, że nie ma żadnych pewnych i niezmiennych prawd, a wszystko można podważyć. Następną grupą wartą zapamiętania byli cynicy. Uważali oni, że jedynym dobrem, jakie daje szczęście, jest cnota. Odrzucali oni wszystkie bogactwa, tytuły czy nawet systemy państwowe. Cynicy uważali, że człowiek powinien zadowolić się tym jedynym minimum, które jest niezbędne do życia. Uważali również, że chociażby najmniejszy majątek jest ciągłym strachem przed jego utratą. Najbardziej znanym cynikiem był Antystenes, który żył od roku 444 aż do roku 368 przed naszą erą. Kolejną grupą, o której wam powiem, byli stoicy. Stoicy byli wyznawcami stoicyzmu. W potocznym rozumieniu sprowadza się on przede wszystkim do pewnej podstawy moralnej. Czyli chodzi tutaj o to, że człowiek musi być cały czas obojętny. To znaczy wybyć się z siebie, pozbyć się skrajnych emocji, czy to dobrych, czy to złych. Stoicy również uważali, że nie istnieje rzeczywistość duchowa, czy jakaś idealna wizja świata Platona. Stoicy również negowali pojęcie wymiaru czasu. Według nich jedyną wartością była materia. Stoicyzm bardzo dużą karierę zrobił w Rzymie, stając się jego głównym nurtem filozoficznym. Ostatniej grupie filozoficznej, jakiej chciałem poświęcić czas w tym materiale, byli Epikurejczycy. Nazwa pochodzi od Epikura, twórcy myśli epikurejczy, epikurejstycznej.
według Epikura i jego naśladowców głównym dobrem jest szczęście. I to właśnie do szczęścia musi dążyć człowiek. Do jego doznawania i odczuwania przyjemności. Uważali oni, że do szczęścia wystarczy jedynie brak cierpienia, które było największym złem. Nad bramą szkoły epikurejskiej pisał z pewnością znany wam wszystkim cytat Carpe diem, to znaczy chwytaj dzień. Jednak Epikur również umiał rozróżniać przyjemności na te pozytywne i negatywne. Są one wpisane w naszą ludzką naturę i pozwalają nam na autentyczne szczęście, ponieważ nie wynikają z naszych potrzeb. Wydaje mi się, że udało mi się przytoczyć wam najważniejsze informacje z antyku i filozofii antyku, więc jeżeli macie jakieś wątpliwości, że coś powinno się jeszcze znaleźć w tym materiale, to wpiszcie w komentarzu, to dodam to do następnej części. Jeżeli będzie dużo takich właśnie rzeczy, to stworzymy następną część. Ma to nam służyć do powtórzenia, więc mam nadzieję, że materiał spełni pokładane w nim nadzieje, więc do zobaczenia, do następnego, pa pa.